To trudne. Mogłam się więcej uczyć. Psst, Madison. Madison. Cześć. Cześć, David. O matko, to się dzieje. To dla ciebie. Jesteś taki romantyczny. Pragnę spędzić z tobą resztę życia. Jestem szczęśliwa. Hej, mały. O, ma moje wąsy. Puci, puci. Doskonałe życie. Hej, juhu, jesteś tam? Pożyczysz mi długopis? Co? A, tak, już. Proszę bardzo. Zaraz. Nie pożyczę mu pogryzionego. Znajdę inny. Muszę przestać je obgryzać. Cześć, David. Hej, Emma. Masz mój długopis. Poczekaj chwilę, okej? Nie do wiary. Co Emma robi? Muszę się pospieszyć. Bardzo ładnie. Jeszcze chwila. Na pewno gdzieś mam długopis. To wszystko? Wykorzystam lakier do paznokci. To świetny pomysł. Najpierw rozkręcę długopis. Potem odetnę wkład. Posmaruję jego koniec klejem. Teraz lakier do paznokci. Włożę wkład do butelki. I otoczę klejem. Poczekam aż wyschnie i dodam końcówkę długopisu. To wystarczy. Teraz to długopis z brokatem. Elegancki. Można go nawet zakręcić. To lepsze niż nudny długopis. Proszę bardzo. O matko, dotknął mnie. Teraz można pracować. Co za cudowny dzień. Dobry długopis, dzięki. Tak, działa. Jesteś piękny. To znaczy pismo, masz piękne pismo. Fajnie wygląda, prawda? To tylko mój nowy styl. A może tylko zmyślny makijaż? Maski opadły? Chyba tylko moja. Spokojnie, to nie boli. Ale całkowicie zmienia twarz. Malowanie jej zajęło sporo czasu, ale dobrze ją wreszcie zdjąć. Połowa pracy za mną. Teraz zmywam oczy i usta. Tada! To znowu ja! Wow! Co za historia! Halo? Och, dziwna. Dzień dobry, wejdź. Pani rzuca zaklęcia? No, a co? Pomoże mi pani? Przyjęcie, ale to dla jednorożców. No właśnie. Choć jako człowiek zostałaś powita, masz teraz róg i cztery kopyta. Super! Zaraz, to zbyt sztuczne. Dobrze. Jednorożus zmienius? Zaraz, co z moją głową? To już przesada. Jaka wybredna. Masz to. Co takiego się zmieniło? Spokojnie. Tu pomoże magia makijażu. Łapiesz o co, come on? Świetny pomysł. Najpierw ogarniemy teksturę. Ale tylko na czole. Tak, dokleimy sobie róg, kochani. Teraz czas na prawdziwe czary. Powinno się przykleić. A teraz zajmę się resztą stylizacji. Ładny błękit na oczach. Ostrożnie. Super. A teraz róż. Pomalujcie tuż pod brwiami i wypełnijcie resztę. Dobierzcie pasujące barwy. Różowe kontury są super. Dokładnie wycieniujcie. Widzicie jak ładnie? Pamiętajmy o ustach. Błękit będzie idealny. Prawda? Psik! O, teraz jestem jednorożcową boginią. Małe szczegóły dopełniają całość. Liczy się każdy blask. Pora ruszać w drogę. O, pani czary naprawdę działają. To prawdziwy dar. Baw się dobrze na imprezie. Do widzenia. Papatki. Ach, wreszcie mogę poczytać książkę. A co ze mną? Jaki smutny film. Może ktoś mnie pocieszy? Nikogo tu nie ma? Jestem taka samotna. Co
co mam teraz zrobić? O, co to za dziewczyna? Co ona robi z włosami? Chcę wyglądać jak ta lalka. Zacznijmy od brwi. Dokładnie je wypełnijcie. A potem błyszczący cień. Pomalujcie całą powiekę. Teraz blendujemy. Pomalujcie brzeg powieki na biało. Albo całą powiekę. Co za piękny blask. Brąz doda głębi. I znów cieniujemy. Widzicie, jak się komponuje? Ale jeszcze nie skończyliśmy. Podkreślcie oczy czarnym eyelinerem. Trochę na dolnej powiece. Dorysujcie kilka takich kresek. Prawda, że wyglądają jak rzęsy? Pora na stary, dobry kontur. Rozprowadźcie go gąbką. Śmiało, dalej. Pomalujcie policzki odrobiną różu. Tada! A teraz usta, ale nie za mocno. Dodajcie odrobinę różanego koloru. Mua! Domalujcie sobie takie kreseczki. Teraz zaczynacie przypominać lalkę. Jaka słodka! Gotowe! Żywa lalka na pewno przyciągnie widzów. O, dzień dobry! Możemy już nadawać? Teraz mój stream będzie ciekawszy. Więcej kawy, kochanie! Cheryl! Czy ona śpi? Może trzeba ją nakręcić? Pobudka! O! Dzięki za pomoc! Mogę się ruszać! Popatrz, ilu mamy widzów! Od razu lepiej! Pomachaj! Och, da się bardziej zanudzać! I dlatego nazywam to cegłą z waty cukrowej. Do lutego sprzedaż ma poszybować. Czy ci ludzie w ogóle mnie słuchają? 5/10? Już wiem. Przedzielcie twarz białą kredką do makijażu. Potem przejdźcie do czoła. Górną część pomalujcie na biało. To zajmie parę minut. I więcej niż jedną warstwę. Potem pomalujcie dolną część twarzy. Pora rozpocząć zabawę. Do dzieła. Róż z jednej strony i błękit z drugiej. Koło nosa żółty. Blendujcie, aż dotrzecie do szyi. Super! Nałóżcie na pędzel biały cień i dorysujcie obłoczki. Mogą być różnej wielkości. Pamiętajcie o szyi. Na koniec pomalujcie usta błyszczykiem. Prawda, że pięknie? Nie sądziliście chyba, że zostawimy oczy. O! Te białe soczewki dadzą niezwykły efekt. A teraz? Mogę mówić dalej? Wow! Popatrzcie na to! Świetna robota! Miło, że panie zauważyły. A teraz pora na więcej. Zapraszam! Trzeba spróbować, żeby uwierzyć. Co za słodycz. Super! Mamo, patrz! A mnie to się bał. Trudne, nic nie rozumiem. Nie, to nie tak. Pospieszę się. Od razu łatwiej. Tak się nie nauczysz. Mogę do łazienki? Tak, ale szybko. Nie zdam tego. O, woda, napiję się. Muszę się zresetować. I coś wymyślić. Zaraz, już wiem. To nie ma sensu. Genialny pomysł! Napiszę liczby na kubeczku, a potem włożę w inny. Na tym będą znaki dodawania i odejmowania. Dołożę więcej kubków. Muszę je odpowiednio ustawić. Tak, udało się! Nigdy bym nie zgadła.
Teraz to proste. Zaraz palce u nóg pójdą w ruch. Może pomogę Lunie. Nie zdejmuj skarpet. Masz. O, dzięki. Zaraz. Co ty robisz? O, próbowałam. Nic nie rozumiem. Próbuję dosięgnąć. To nie moja wina, że jestem taka niska. Byle dosięgnąć piórnika. Szlak, nie znoszę być niekrusem. Niczego nie mogę sięgnąć. Nie widzą, że tu się czyta? Dobrze, tam jest. Cześć, Essie. O, cześć, jak się masz? Rety, jesteś bardzo wysoki. Jak pogoda tam na górze? Cóż, bardzo cię lubię. Mogę cię pocałować? Hej, możesz iść szybciej? Dalej, jestem tu na dole. Ech, przyda mi się megafon. Musisz się pochylić, żeby mnie pocałować. Może zagram serenadę na ukulele? W ogóle nie działa. Zaraz, zaraz. To są kredki. Na pewno mi się uda. Potrzebuję też klepka. Wyciągnę paski. Teraz wezmę pistolet na klej i nałożę kropelkę. Teraz przykleję kredkę do kleju i powtórzę. Dobrze, podeszwy gotowe. Dodam jedną kredkę na wierzchu i zawinę nowy pasek, robiąc pętlę. Tada! Niesamowite sandały na platformie. Włożę je i sprawdzę, czy działają. Tak! Jest coraz bliżej pocałunku, na który czekam. Zaraz. O, to chyba jakiś żart. To nie trwało tak długo. Hej, wstawaj. Nieważne, zapomnijmy o wszystkim. Co? Nie śpię. No tak, całowanie. Zaczynamy. Dobrze, chyba jednak wciąż chcę cię pocałować. I koniec. Nowa fryzura gotowa. Co jest grane? O, obudziłaś się? Moje włosy. Coś ty zrobiła? Gdzie moja grzywka? To jakaś katastrofa. Muszę to szybko naprawić. Zaraz zobaczę, co mogę kupić. Aha! Właśnie o to mi chodziło. Zaraz będę wyglądała jak dawniej. Wow! Wspaniale! Jeszcze moja ulubiona opaska. Uff, a już się bałam, że to koniec. Na samą myśl włosy stają mi dęba. Co by to narysować? O, Buggy! Będziesz mi pozować. Nie ruszaj się. Jak ci się podoba? Nieźle, co? Udało mi się oddać twoje oczy. Cześć, skarbie. To dla mnie? Myślę, że ci się spodoba. Jak miło! O, wow! A kocie uszy! Super! Zaraz. Jesteśmy jak bliźniaki, Buggy. To takie słodkie. Kocham cię. Zaraz wracam. Nie ma sprawy. O, chyba ktoś dzwoni. No hej. Aha, jasne. Mamo, zobacz. Jestem kotkiem. Och, urocze. Nie! Moje kocie uszy! Kompletnie zniszczone! A takie były ładne! Co za bezsens! I co ja teraz zrobię? Och, nie przejmuj się, Ashley. Chyba wiem, co możemy zrobić. Wystarczą nam do tego twoje śliczne włoski. Zaczniemy od niewielkiego warkoczyka z jednej strony i takiego samego z drugiej. Lekko go zagnę i przypnę spinką do włosów. Jeszcze druga strona. No, jaki słodki kociak z ciebie. Daj zobaczyć. Wow, wyglądam jak kotek. Znowu jesteśmy tacy sami, Buggy. Teraz już zawsze będę nosić tak włosy. Miałyśmy dobry pomysł z tym piknikiem. Czas na selfie. Uśmiech? Ale fajnie wyszło. Wow, patrz tam. To helikopter. Widzisz, Ashley? Ale czad. Tylko trochę wieje. Chyba leci w naszą stronę. Ach! Ha, powinnaś siebie teraz widzieć. To chyba jakiś żart. Mnie się podoba. Nie przejmuj się, mam szczotkę. Och, dzięki.
To chyba trochę potrwa. Ale nudy. Nareszcie moje włosy wyglądają normalnie. Mindy, obudź się. Trzymaj, dzięki. Dobra robota. Napijmy się czegoś. O nie, znowu ten helikopter. Wow. Muszę ochronić czymś moją fryzurę. Spokojnie, mam pewien pomysł. Potrzymam ci włosy, a ty się obracaj. Jeszcze trochę? Już prawie gotowe. Teraz zwinę je w kok i przytrzymam tą gumką do włosów. Wow, podoba mi się ten nowy wygląd. No, nareszcie możemy się zrelaksować. O, znowu tu leci. On chyba robi to specjalnie. Ale tym razem nie popsuł mi fryzury. Mindy, jesteś genialna. Tak, wiem o tym. Jeszcze jedna fotka? Uśmiech. Muszę się teraz skupić. To już ostatni. I naszyjnik gotowy. Nie mogę się doczekać, aż go założę. O nie. Chik! Od razu lepiej. Zaraz. Mój naszyjnik. O nie. A tak się starałam. Ach! Mindy, co się stało? Mój naszyjnik się rozleciał. I tylko tyle? Uff. Wow! Auć! Au! Uwaga! Na koraliki. Dzięki za ostrzeżenie. Już czuję, jak mnie w krzyżu łupie. Sorki, mamo. Koraliki we włosach. O co chodzi? Mam pomysł. Nie ruszaj się. Zrobię ci szybki warkoczyk. Musi być dość cienki. Przytrzymam końcówkę tą spinką. I włożę na nią kilka koralików. Ostrożnie i powoli. Okej, teraz obrócę spinkę i nałożę koraliki na warkoczyk. O tak. Powinny się trzymać. Wow, ale ślicznie. Dzięki, mamo. Od teraz zawsze możesz robić mi fryzury. Chyba mam wstrząśnienie mózgu. Ale jestem głodna. Próbuję się skupić. Ha? Ale pycha. Mindy, wszystko w porządku? Zegar ci się tak spodobał? Mindy, juhu! Co z tobą? O, nic. Nieważne. Słuchajcie, to bardzo istotne. Wiem. Mam coś w plecaku. Zaraz sobie to przekąszę. Wow! Są cudowne. Co to ma? Różowy lukier, mój ulubiony. Niesłychane. Dość tego. Mindy, co to za jedzenie na lekcji? Myślałam, że pani nie zauważy. Tego pikniku? Proszę się skupić. Chciałam tylko pączka. O! Fryzura Sani podsunęła mi pewną myśl. To się musi udać. Wygląda i pachnie niesamowicie. Czy ja tu czuję pączki? Dziwne. Dała się nabrać. Zasłużyłam na coś dobrego. Wow! Sprytnie! Mogę jednego? Trzymaj. Wow! Dzięki. Różowy lukier. Co to za hałasy? Ciekawa lekcja, proszę pani. Dziękuję. Potrzebuję czegoś z szafki. Tęskniłam. Super wyglądasz. W końcu ja cię ubrałam. Uwielbiam cię! I te złote włosy! Uii! Nie! Coś ty zrobiła? Hej! Jak leci? Daj mi to.
Jesteś niemiła! Zasłużyłaś! Idę po moją lalkę! Woohoo! Wygraliśmy zawody! O! Skąd ich tu tyle? Czy oni? O! Wszystko okej? Pokaż się! Nie zostawię cię tak! Wow! Ale tu śmierdzi! Aha! Mam cię! Czy to skórka banana? Przynajmniej cię znalazłam! Fuj! Jak ty wyglądasz! Och, to ty! Patrz, co jej zrobiłaś! Muszę cię wyczyścić! Nic z tego! Potrzebujesz kąpieli! Przyda ci się chwila wytchnienia! Zasługujesz na wszystko, co najlepsze! Na pewno ci się spodoba! Dobra, pozbądźmy się tych brudnych ubrań! Nie możesz tak chodzić! Wskakuj! Jeszcze bąbelki! Do dzieła, mentosy! Och, zupełnie jak w jacuzzi! Jak temperatura? Chyba już wystarczy. Co powiesz na peeling oczyszczający? Użyję do tego szczoteczki i pasty z węglem. Wow, sporo tych plam. Masz łaskotki? Zazdroszczę ci. Widzisz, jak radzi sobie z brudem? O wiele lepiej. Wysuszę cię. Nie chcę, żebyś się przeziębiła. Świeża i pachnąca. Nie to, co niektórzy. Wiesz, że ja cię słyszę? Nie potrzebuję szkoły, żeby dobrze wyglądać. Mam tu piankę oczyszczającą. Wycisnę ją na ciebie. No tak. Sięgnę po moją szczoteczkę. Będziesz miała lśniącą skórę. Wypróbuję ją na sobie. Ale miękka. Jak? Wiem, przyjemnie. Nie trzeba się wysilać. Szybko poszło. Można cię wysuszyć. I gotowe. Wspaniale pachniesz. O, pomóc ci w czymś? O, dobry pomysł. Pora na maseczkę. Połóż się wygodnie. Wycisnę pastę do miski. Dodam brokat, a potem wszystko wymieszam. Odpowiednia konsystencja. Będę nakładać ją pędzelkiem. Powinno wystarczyć. Nie zapomnijmy o mnie. Kosmetologia to ciężki zawód. Ach, chwila relaksu. Nie najgorzej, ale mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Zróbmy coś z tymi włosami. Co powiesz na nowy kolor? Trzeba cię trochę zasłonić. Owinę cię taśmą. Wygląda jak algi i podobnie działa, tylko nieco bardziej się klei. Przypomina mój kostium na Halloween. Zakryję ci buzię. Naszła mnie ochota na żarty. Psst! Hej! Tutaj! Serio, Moni? Musisz bardziej się postarać. Och, nie wyszło jak oczekiwałam. Jeszcze się zdziwi. A teraz farbujmy. Nie ruszaj się. Nie pasuje ci ten blond. W tym będzie ci lepiej. Spodoba ci się. W ciemnych będzie ci lepiej. Możemy już pozbyć się taśmy. Fryzura jak milion dolarów. Ach, jak miło. Mam taką miękką buzię. Hej, uważaj. Wyłączysz to? Przestań! Och, co ty robisz? Co ja robię? Och, weź to ode mnie! Zaraz. Chyba jednak może mi się to przydać. Wezmę miski z ciepłą wodą. Zacznę od różowego. Włożę go do miski. Papier zabarwi wodę. Bardzo żywy kolor. Maseczkę można już zdjąć. Zanurzymy w niej twoje włosy. Umiesz wstrzymywać oddech? Farba domowej roboty. Teraz niebieski. Tym razem zanurzę tylko końcówki. Wygląda ekstra! Ale różnica? Co ty na to? Chyba jest okej. Po czyjej jesteś stronie? Nareszcie plastyka. Dzieci, dziś narysujemy kotka. Słodziutkie pyszczydełko. Do dzieła! Ale to trudne. Jagonek. Matko, co za paskuda. Skończyłam, trochę się spieszyłam, mogłam lepiej. Co? Nie do wiary. Mua, mua. Czy może być gorzej? Oddawaj. O, ale jesteś tego warta. Mam pomysł. Może się uda. Nałożę gumkę na ołówki. To samo po drugiej stronie. Mogę odrysować kota w zeszycie. To działa.
Jeśli odrysuję linię, to będzie wierna kopia. Wygląda świetnie. Idealnie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki, wrodzony talent. Czwórka? Pięknie, jak zawsze, Luna. 6+, oby tak dalej. Dzięki. O nie, wciąż drukuję. Przestań. Co? Nic tu nie ma. Nie znoszę plastyki. Wystarczy tego czytania. Sprawdzę kalendarz. Zobaczmy. Zadanie domowe. Zrób deser. Ach! O, matusiu! Zupełnie zapomniałam, że mam przyrządzić deser. Nie przyrządziłaś deseru, więc otrzymujesz ocenę niedostateczną. Nie, nie, nie. Jest straszna, jak się złości. Nie chcę jedynki. Muszę mieć coś, co może mi się przydać. Dlaczego w tych szafkach nic nie ma? Och, może tutaj? A, pająki! Fuj, ohyda! I co ja mam teraz zrobić? Musi coś tu być. Nie mogę zawalić tego zadania. Tak, uratowana! Ciasto w proszku. Uff, co za ulga. Spokojnie, coś z tego zrobię. Kocham cię, ciasto w proszku. Do roboty. He? Puste? Żartujecie sobie ze mnie? Kto chowa puste opakowanie? Może jest to coś, co mogłoby się nadać. Zaraz, zaraz. Chyba coś mam. Tak, cukier. Ach, cukrze. Dzięki tobie na pewno nie zawalę. No dobrze, gotowy? Wskakuj do garnka. Jeszcze tylko trochę? Powinno wystarczyć. Teraz dodam do garnka trochę wody. Przemieszam, żeby cukier połączył się z wodą. Palnik jest włączony, więc nie mogę przestać mieszać, żeby się nie przepaliło. Och, nabiera pięknego złotego koloru. Kolor robi się coraz głębszy i jak pięknie pachnie. Okej, wystarczy. Zdejmę to już z palnika. Wyleję tę klejącą gumową masę na deskę. Zrobię dwa małe kleksy. Powinno wystarczyć. Uff, co za ulga. Na pewno nie obleję tego zadania. Ach, świetna drzemka. Potrzebowałam jej. Byłam padnięta. Fuj, co to jest? Hej, ręce mi się skleiły. Pomóż. Ach, udało się. Co tu się dzieje? O, wpadłam na świetny pomysł. Okej, obrócę tę miskę i wleję na nią resztę mikstury. Kiedy stężeje, mogę formować ją jak glinę. Muszę to zrobić szybko, zanim zupełnie stwardnieje. Gotowe! Zrobiłam rzeźbę z cukru. Nie wierzę, jak fajnie to wyszło. Na pewno jej się spodoba. Założę się, że da mi 6. Tak, już nie mogę się doczekać. Wow, to wygląda smakowicie. Spróbuję troszeczkę. Hej, stop! To moje zadanie, zostaw je. Zadanie? Jeny, sorki. Jak wyglądałyby wasze rzeźby? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco. Myślałam, że zdechnę. I jeszcze ten upał na dworze. O, matko. Aż mi pięty spuchły. Nie mam na to siły. Ale mocno zasznurowałam. No nie mogę ich rozwiązać. Zaraz coś mnie trafi. Złaście wy! Serio? Nie da rady. Muszą zostać. Nie ma to jak relaksująca kąpiel. Jennifer? Możesz to wytłumaczyć? Czemu ich nie zdjęłaś? Przeszłaś samą siebie. A może użyjesz moich wsuwek? Rozwiążesz nimi wszystko. Weźcie wsuwki i włóżcie w ciasny węzeł. Wsuńcie drugą w przeciwnym kierunku. Trzymajcie i pociągnijcie. Voilà! Prawdziwe cudeńko. Ale mogłabyś już zdjąć buty, wiesz? Ech! Znoszę się tego uczyć. Nie rozumiem niektórych równań. A!
poddaję się. Po prostu jestem głupia. A, co to jest? Pluszek, dla ciebie. Pobawimy się? Wybacz, ale nie mogę. Uczę się i odrabiam pracę domową. Och, wolałabym iść już spać. Jestem wyczerpana. Ups, przysypiam. Muszę skupić się na lekcjach. Uff, co? Co się dzieje? Gdzie jestem? To najgorsza klasówka w moim życiu! Zasnęłam przy książkach? Dostanę pałę z tego testu! Co? Dzień dobry! Ładny balon? Pobawisz się ze mną? Widzisz? Przywiązałam wstążkę, żeby mi nie uciekł! Hej! Może uda mi się to wykorzystać! Wezmę mazak i napiszę równania na balonie! Teraz spuszczę z niego powietrze! Świetnie! Na tę miniaturkę nakleję taśmę! Ostrożnie przytrzymam balon! Teraz odkleję taśmę! Na końcu przykleję ją do paznokcia! Pasuje jak ulał. Świetnie! Napiszę test z matmy, korzystając z równań. Nikt nie zauważy. Jestem taka sprytna. No, sprawdzę, czy czasami nie ściąga. Ma ściągi? Dobra, przyjrzę się z bliska. Wezmę latarkę. Hej, spójrz na mnie i otwórz szeroko buzię. W porządku, świetnie. Cieszę się, że nie ściągasz. Uff, o mały włos. Jestem najlepsza. Czym są studia bez imprezy? Pouczymy się jutro, co nie? Robi się już późno, Betty. I padamy na twarze. Widzimy się na zajęciach. Ja też się kimnę. Niech to ktoś wyłączy. Ała, ała, moje wszystko. Wyglądam niewyjściowo. Muszę się nawodnić. Co jest z tą butelką? Jestem cała mokra. Później się nawodnię. Milusie? Może tego mi trzeba? Chcecie lepiej wyglądać z rana? Miska zimnej wody czyni cuda. Wróć. Lodowatej wody. Wybierzcie nieco większą miskę. Wlejcie mnóstwo zimnej wody. Gotowe? Wsypcie dużo kostek lodu. Do środeczka. Jak tylko woda się schłodzi, możecie zaczynać. Tylko zamoczcie całą twarz. To dopiero orzeźwienie. Żegnam spuchnięte oczy. Piękna i odświeżona. Piękny dzionek, prawda? Ledwo siedzę. Cześć! Wow! Piękna jestem, nie? Głowa mi pęka. Czasami w życie wdziera się rutyna. Można temu zarazić, wystarczy się umalować.
Wow, czyż nie jestem piękna? To się nazywa poprawa. Mogę w czymś pomóc? Impreza? Zobacz, zaproszenie. Na bal przebierańców. Musimy się przygotować. Do dzieła. Dobra baza to podstawa każdej przemiany. W ogóle nie rysuję. Dalej wyglądam tak samo. Nic mi nie wychodzi. Nie mogę tak pójść na imprezę. Mogłabym użyć tych kolorów. Ale jak? W zasadzie tymi kredkami też można się malować. Wystarczy je namoczyć. Całkiem zmiękły. I malujemy. Kolor aż sam się nakłada. Teraz różowy. Dodajcie tyle kolorów, ile chcecie. Jeden po drugim. Już prawie gotowe. Zrobimy calusieńką tęczę. Na koniec finezyjna kreska. To samo po drugiej stronie. I co wy na to? Fajna sztuczka? Pora wybrać strój. Wiem, tęczowy szał ciał. Pora przygotować się na imprezę. Na pewno coś tu znajdę. A, nic się nie nadaje. Nie, jeszcze gorzej. Ja to jeszcze mam? Hej! O nie, jak ty... Tylko spokojnie. Czym by się tu posłużyć? Kabaretki? Co? Musimy myśleć nieszablonowo. Okej. Jeszcze jedna ważna rzecz. Dzięki kabaretkom namalujemy łuski. Błękit na policzkach. A na ustach fiolet. Zdejmujemy rajstopy i się zachwycamy. Od razu lepiej. Gotowa na imprezę? Brawo my! Idziemy! Ale tu jest fajnie! Kochane, wasz makijaż jest boski, prawda? Wszyscy na nas patrzą. Nawet DJ. Nawet przystojny. Musimy częściej się tak malować. Prawie skończyłam. Voila! I po co mi kosmetyczka? O, ktoś dzwoni. Jej! Zaraz, moje paznokcie. Ale muszę odebrać. Nie wiem, co mam robić. Co jest? Skąd się tu wzięło? Mniejsza. Telefon. Chętnie bym coś przekąsiła. Ale muszę się skupić. Powoli. Dawaj. Dobra, mam. No nie wierzę. Za jakie grzechy. Tyle pracy na marne. Masakra. Okej, nie panikuj. To tylko paznokcie. Może szklanka się przyda. Zacznijmy jeszcze raz. Tym razem zrobię inaczej. Zamiast suszyć lakier, utwardzę go zimną wodą. Zanurzcie paznokcie w misce. Po paru minutach lakier będzie twardy. Muszę powiedzieć dziewczynom. W życiu nie uwierzysz. Ach, ładniutkie i czyściutkie. Teraz nitka dentystyczna. Zawsze słucham dentysty. Hej! Trochę się spieszę. Wow, jaki ładny makijaż. I taka czerwona szminka. Kiepsko mi idzie. Ale bałagan. I co ja zrobię? Dobre pytanie. Lubisz nitkę, co? Wezmę z ciebie przykład.
Nitką też można pomalować usta. Najpierw nanieście na nią szminkę. Potem przyciśnijcie do ust. To trochę potrwa. Wow! Zróbcie X na górnej wardze i dokończcie obwód. A potem wypełnijcie kolorem. Tak łatwiej, prawda? Malujcie usta, aż kolor będzie pełny i ciemny. Znacznie lepiej. Prawda? Super, siostra! Idę do kina, pa! Normalnie magia! Picasso może się przy mnie schować. To trudniejsze niż myślałam. A? Teraz nie przeczytam. Fajne. Wow. Jeszcze więcej SMS-ów, precz. David przyszedł? Za długo grałam. Muszę się ogarnąć. A? Dziwne. Wystarczy odrobina makijażu. Najpierw róż. Czy to jest bryszcz? Matko, jaki on wielki! Wynoś się stąd, paskudo! Masakra, nie pójdę tak na randkę. Dobrze, że ja nie mam pryszczy. Jestem obleśna. Hej, farba dżiny. Tworzy niezłe kolory. Fajne, nie? Masz nosa, siostrzyczko. Namaluję swoje własne arcydzieło. Wystarczy mi podkład i cień do oczu. Zmieszam je na paletce. Wystarczy odrobina makijażu. Teraz wymieszam. Całość połączę pędzelkiem. Teraz odrobinka na wyprysk. Zieleń pokryje zaczerwienienie. Wow! Sztuka jest naprawdę fajna. To działa. Dzwonię do Davida. Hej! Wygląda jak żywa. Mamy dzień testem. Pięknie. Chwilunia. Nie masz tam jakichś ściąg? A, jestem taka przewidywalna. Żegnajcie, kochane ściągi. Trzeba było się pouczyć. Miłego. Ach, te dzisiejsze nastolatki. Dzień dobry. Zeszyt? Nic tu sor nie znajdzie. Bardzo dobrze. Do dzieła. A tyle siedziałam nad ściągami. Póki co nieźle. Sor nie jest aż taki wnikliwy. Bo udało mi się przemycić ściągę. Hej, czemu ja na to nie wpadłam? Moja nic nie pomoże. Lili, pst, mogę zobaczyć? Cii. Wystarczy otworzyć, widzisz? Tutaj przydadzą ci się dwie linijki. Weź ściągę i naklej kawałek taśmy dwustronnej. Zdejmij osłonkę i przyklej do obu linijek. Przyłóż taśmę tak, żeby skleić obie linijki. Teraz można je składać. O tak. Dzięki. Skończyłam. Traktuję swoją pracę bardzo poważnie. Teraz test rękawiczki. Czysto. Tak myślałam. Ale to jeszcze nie wszystko. Muszę dokończyć pracę. Ach, złamałem ołówek. Na szczęście mam temperówkę. Ale się sypie. Psik! Co jest? Nie pod moim okiem. To przypadek, przysięgam. Mam to, widzi pani? Wow, znów kłopoty. O, mam pomysł. Ale potrzebuję pustej butelki. Oto co wymyśliłem. Najpierw zdejmę nakrętkę z butelki. Wytnę w niej dziurkę.
odwrócę nakrętkę i nałożę klej na krawędź dziurki. Tyle wystarczy. Do środka przykleję temperówkę. Kiedy klej wyschnie, zakręcę butelkę z powrotem. Tego właśnie nam trzeba. Teraz wszystko wleci do butelki. Koniec z bałaganem. Mam cię na oku. Proszę się nie martwić. Wszystko jest w butelce. Poradzi sobie w życiu. Używasz podkładu? A w jakich ilościach? Bo ja lubię dużo. Mogłabym w nim pływać. Obie wiemy, że proces malowania bywa bardziej chaotyczny od efektu. A właśnie, jeszcze usta. Pora wszystko zblendować. Pięknie, co? Szkoda, że tu panuje zakaz. Popatrzcie, pusty basen. Muszę jakoś przejść przez ochronę. Dzień dobry, chciałam popływać. To lepiej coś zrób z kosmetykami. Już! Poważnie? Ale kubeł zimnej wody? W czym to mu przeszkadza? Nie mogę ich wyrzucić. Schowam je. I po kłopocie. Do dzieła. Czy teraz mogę wejść? Zapraszam do środka. Wielkie dzięki. Myślałaś, że nie zauważę? Żadnych kosmetyków. Och! Dobrze, już mogę popływać. Tak. A co tam masz? Potrzebne rzeczy. Widzi pan? Co to? A, ulubione wiosło. Muszę wymienić okulary. Nigdzie się bez niego nie ruszam. Chyba jest w porządku. Dzięki. W końcu. Myślałam, że mnie nie wpuści. Dobrze, że wolno mieć pistolet. Pora poprawić makijaż. Pryszcze same się nie przykryją. O wiele lepiej. Co tam się dzieje? Zabroniłam tego wnosić. Wracaj tu. Wow! Nic nie widziałam. Kocham robić sprawdziany. Mam nadzieję, że się uczyli. Matko, 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 nic z tego nie rozumiem. Proszę pani, mam pytanie. Widziałaś, co tu jest napisane? Czas na pytania się skończył. Zaraz zaczynamy test. No tak, przepraszam, ćwiczyłam przed zwykłym dniem szkoły. Uważaj, bo uwierzę. Siema, podobno jest jakiś test czy coś. Ach, co za dramat. Nie wierzę, że musiałam tu przyleść. Ona wygląda na ogarniętą. Może przesunę do niej trochę swoją ławkę? Proszę pani, ona się do mnie przesuwa. Dobrze, pora zaczynać test. Czas, start. Okej, wystarczy odpowiedzieć na pytania. Najpierw deczko się przeciągnę. Dobrze, że wzięłam tę ściągę. Oho, co ty wyprawiasz? Tak jak myślałam, ściąga. Oddaj mi to, a teraz wracaj do testu. Na szczęście to nie był mój jedyny plan. Nawet o tym nie myśl. Zabieram to. Serio? Ona jest jak ninja. Co jest całkiem spoko. No dobra, tylko co ja teraz zrobię? Okej, no to może otworzę piórnik. Na szczęście włożyłam tu jeszcze jedną ściągę. Hej, co tam chowasz? Poważnie? Kolejna ściąga? Zostawiam ci długopis, a to konfiskuję. Długopis? Może jakoś mi się przyda. Tak, chyba mam pewien pomysł. Najpierw podgrzeję ostrze nad płomieniem świecy. Po podgrzaniu wytnę nim otwór w długopisie. Wchodzi jak w masło. Przydadzą się jeszcze dwie wykałaczki i gumka. Muszę obwiązać wykałaczki gumką. Okej, teraz mogę wsunąć ściągę w wycięcie, a wykałaczki pomogą mi ją zwinąć. Teraz mogę złożyć długopis z powrotem. Ta! Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Och, racja, powinnam zacząć pisać. Przed! Jestem mistrzem w balansowaniu zegarkiem. Och, czas minął. Odkładamy długopisy. Raz, raz. Ech, uwielbiam testy. Wiedziałam, że świetnie mi pójdzie i nie myliłam się. Już koniec? Ale ja nawet nie zaczęłam pisać. Hej, co tam? Przysiądę się. Och, dlaczego tak ciężko się go wyciska? Dawaj, wyciskaj się, durny kremie.
Włożę w to więcej siły. Coś ty narobiła! Ups, twój krem upaćkał mi ręce i piórnik. Nadaje się tylko do wyrzucenia. Nie. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Naprawimy to, zaraz wracam. Nie wierzę, że tak po prostu sobie poszła. Tu jest tyle kremu. Co za bałagan. Okej, ogarnę to. Mam kartonową tutkę i klej. Powinno wystarczyć. Teraz owijamy ją papierem. Wygląda dobrze. Nożyczkami nacinamy spód papieru. Jeszcze kilka. Wystarczy. Czas na klej. Teraz można zagiąć końcówki i przykleić do tubki. Mój biedny piórnik. Może uda mi się to zetrzeć. Co ona tam robi? Och, próbuję go wyczyścić. Lepiej i wrócę do pracy. Ciągle jest zła. Okej, końcówki są już przyklejone. Pora na dekorację. Bierzemy żółty marker. Och, wygląda coraz lepiej. Może odkurzacz jakoś pomoże? Hej, puszczaj to! Głupi odkurzaczu! Nie da się go zatrzymać! Przestań! No już! Oddawaj go! Jest mój, a nie twój! Wow, nieźle tam odleciała. Rysujemy słodkie kawałki cytrynki i obrysowujemy, żeby się wyróżniały. I są naprawdę przeurocze. Narysujmy jeszcze to. Będzie im raźniej. Dodajmy pasek żółtego papieru albo jeszcze kilka. Przyda się więcej dekoracji. Nic nie może być krzywo. I kolorujemy. Ładny ten niebieski. Podoba mi się. Okej, litery gotowe. Teraz przyda się tektura falista. Zakrywamy nią końcówkę tubki i dodajemy więcej papieru. Okej, pora na nakrętkę balsamu. Kładziemy klej na nakrętkę, ale niedużo. I przyklejamy o tu. Teraz bierzemy rzepy. Przyklejamy w środku naprzeciwko siebie. Teraz się zamyka i otwiera. A do środka można bez problemu włożyć kredki. Wow, jestem pod wrażeniem moich zdolności. No, Rąsiu, wiem, że dasz radę go wyczyścić. Wierzę w ciebie. Hej, Julie, już jestem i mam coś dla ciebie. Och, jest w innym świecie. Hej, Julie, ogarnij się. No dalej, musisz się skupić. To bardzo ważne. Hej, popatrz, zrobiłam ci nowy piórnik. O, jakie to słodkie. Jest przepiękny. Dziękuję. Proszę, możesz wziąć mój stary piórnik. Na pewno będzie ci dobrze służył. Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki. Drodzy uczniowie, czy ten płótan nie jest świetny? Trzyma się cały dzień. Chodź, zróbmy sobie razem zdjęcie. W ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Essie? Cheryl? Dość. Proszę się natychmiast rozsiąść. Nie, nie odchodź ode mnie. Będę za tobą tęsknić, Cheryl. Tak blisko, a zarazem tak daleko. Właśnie. Lekcje są na naukę. Psst, psst. Co? Czego chcesz? Możemy rozmawiać przez telefon. Dobrze. Genialny pomysł. Już wyjmuję. Stać! Myślicie, że urodziłam się wczoraj? Zabieram telefony. Ty też oddaj. Konfiskuję. Tak jest. Odbierzecie je po lekcji. Wracajcie do pracy. Będę mieć was na oku. Dobrze, spróbuję inaczej. Zwinę karteczkę. Cheryl, to dla ciebie. O nie! Wylądowało za daleko. Nauczycielka zauważyła? Och, chyba czyta książkę. Uff, mamy szczęście. Dobrze, wypróbujmy coś innego. Mam plastikowy kubeczek. Odwrócę go i odetnę denko. Teraz wezmę balon. Odetnę jego końcówkę. O tak! A teraz go rozciągnę i założę na kubeczek. Doskonale! Teraz mam gotową wyrzutnię liścików. Włożę do środka liścik, pociągnę za balon i puszczę. O! To liścik dla mnie? Ciekawe, kto napisał. Jak się masz? O! Wysłała mi wiadomość! To działa! Chyba dostałam od niej odpowiedź. Ciekawe, co napisała. Marsz do dyrektora. Ja też umiem robić wyrzutnię liścików. Tu będzie ładnie? Tak, to dobre miejsce. Teraz przyda się taśma. No już. Gdybym miała cztery ręce. Och, tylko nie spadnij. Okej, a gdzie są nożyczki? Miałam je w kieszeni. Och! Rwij się! Ach, niedoczekanie. Potrzebuję małego kawałka. Cóż ty wyczyniasz? Nie mogę urwać taśmy. Niech pomyślę. Już wiem. Pokażę ci coś. Przyklejcie taśmy do stolika i złóżcie w dwóch miejscach. Teraz pociągnijcie. Widzisz? Ale ekstra! No to przyklejamy. Proszę bardzo.
Sukces! O, ładnie! Jeszcze raz! O, nie! Naprawdę tak wyglądam? Jeszcze raz! Teraz musi wyjść dobrze! O, nie powiedziałabym! Czemu żadne zdjęcie mi nie wychodzi? Może kąt nieodpowiedni? Jeszcze troszkę? Sodo! Co to ma znaczyć? A to ciekawe. Zobaczmy, dokąd mnie zaprowadzi. Tego jeszcze nie grali. Wow! To chyba jakiś rekord. O, cześć, Claire! Dostałam od ciebie po nosie. Przepraszam. Robimy selfie, co? Tak, ale za nic nie chcą mi wyjść. Ostrożnie. Zaraz, użyj dwóch telefonów. O, dobry pomysł. Poczekaj. Dobra. Chwilka. Teraz dobrze. Nieźle. Proszę, proszę. Świetnie. Chyba wystarczy. Pokaż. Ekstra! Co nie? Ojej, a to co? Trzęsienie ziemi? Jest coraz mocniejsze. Cieszę się, że tu wróciłem. Tęskniłem za tobą. Teraz się rozpakujemy. Książka, zeszyt, długopis. Jestem gotowy. Jeszcze kilka lekcji i fajrant. Jakoś je przetrwam. Trzeba się chyba rozpakować. O, na tym można się kimnąć. Co ty wyprawiasz? Idź sobie, mamo. O, co takiego? Dobra, przepraszam. Jak długo mam tu siedzieć? Jeszcze trochę. Tak, koniec! Nareszcie! Juhu, udało się! Koniec szkoły! Hej, zaraz zaczyna się lekcja. Kto mi chce pokazać zadanie domowe? Ja! Proszę wybrać mnie! Tak, proszę wybrać ją. Dobrze, zapraszam do tablicy. Tak, dziękuję. Zaraz, w tym masz zadanie domowe? Tak, wyczerpałam temat. Najpierw to tu powieszę i zapiszę kilka rzeczy. Już! Może pani teraz wszystko sprawdzić. Przygotowałam jeszcze kilka teczek z dodatkowymi informacjami. Są poukładane, żeby było czytelniej. Tu będzie wszystko o układzie mięśniowym. A tu reszta. Ojej! Dobra robota. Dziękuję. Możesz wrócić na miejsce. Kevin, odrobiłeś zadanie domowe? Tak. Jest w tym segregatorze. Kurczę, nie skończyłem. Układ mięśniowy. Siema, stary. Koniec nauki, gramy. Wyzywam cię na pojedynek. Dawaj, skup się. Ups. Proszę. Co to ma być? Wrócę już do ławki. Lepiej ściągnę kilka odpowiedzi. Dobra, już wszystko wiem. Kevin, co tu chowasz? Ściągę! Tak myślałam. Przepraszam. Nic z tego. To jednak głupi pomysł. Hej, tato. Wciąż się uczysz? O, szukałem tej książki. O, wachlarz. Mam genialny pomysł. Wiem, jak przemycić moją ściągę. Najpierw trzeba ją zgiąć w harmonijkę. Teraz wezmę ołówek i klej. Naniosę trochę na koniec. Tyle wystarczy. Teraz ściąga. Jeden brzeg z tej strony, a drugi z tej. Wygląda jak wachlarzyk.
Muszę szybko ściągnąć odpowiedzi. Idzie tu. Trzeba to złożyć. Dzień dobry. Nie chowasz tu czasem żadnej ściągi? No dobrze, pisz dalej. Moja ściąga zdała egzamin. Obym ja też. No dobrze, śniadanko. Umieram z głodu, muszę coś zjeść. O, co on tam przyniósł? Hej, Kevin, podzielisz się? No dobra, to moje picie. I co teraz? Dobra, nikogo nie ma? Siemka, Kevin, co tam chowasz? Proszę, to też możecie sobie wziąć. Znowu? I ciągle mi wszystko zabierają. Czekaj, muszę odebrać. Kevin, dokończysz kroić? Dobra. Ej, zaraz. Odetnę górę i wsypię do środka słodycze. Na przykład M&M'sy. Zamknę drugą połówką i już. A KitKata włożę do ogórka. Teraz dynia. Zmieszczę w niej swoje picie. Wypełnię ją całą, bo pewnie zachce mi się pić. Zamykam i już. Koszyczek warzyw. Ekstra, zdrowe śniadanie. Problem rozwiązany. Ehem, ale zgłodniałem. Sprawdźmy, co dzisiaj przyniósł. Surowe warzywa? Nie, dzięki. Nabrały się. To można jeść. Nie wierzę, że tak łatwo poszło. I jeszcze pićku? Pycha. Żyłam? Powinno być spokojnie. Ach, nie lubię matmy. Co? Nie wiedziałam, że dziś jest test. Nie uczyłam się. Ciekawe, czy Sorka zauważy. Ach, nie patrzy na mnie, prawda? Co ona wyprawia? Młoda damo, czy to nie aby podręcznik? Jednak nic z tego. Zerknę na test Kate. Można i w ten sposób. Jennifer! Tylko się rozciągałam! I co mam zrobić? Jennifer! Mam dość twojego ściągania! Och, nie mogę oblać! Mój pierścionek! On mi pomoże z testem! Macie luźną kartkę papieru? Weźcie nożyczki i wytnijcie kilka kwadratów. Zszyjcie je tak, żeby powstała książka. Napiszcie swoje odpowiedzi. Małe, ale czytelne. Jak skończycie pisać, przyklejcie je do pierścionka. Teraz poczekajcie, aż wyschnie. Tak, mam tę moc! Matma nigdy nie była tak łatwa. I Sorka niczego nie zauważy. Tylko spokojnie. Mam cię na oku, Jennifer. Przydadzą się pani nowe okulary. Fajne te bańki. Ale dużo ich wyleciało. Hej, wpadłam na genialny pomysł. Przyda mi się mnóstwo cuksów. I nieco gorącego powietrza. Jedziemy, rozpuszczamy cukierki. Spójrzcie, zmieniają się w mini kałuże. A teraz w jedną kolorową. Gotowe. Następny krok. Zanurzę końcówkę słomki w rozpuszczone cukierki. Właśnie tak. I puszczamy bąbelki. Ja cię kręcę. Wow, zrobię ich więcej. Małe cukierkowe bańki. Ej, mogę spróbować? Dzięki. Odkąd mamy smartfony, lekcje wyglądają inaczej. Spytajcie Belfrów. Czas na smartfonowe pudło wstydu. Chitraj telefon.
Przeczytałyście już materiał? A, meta tak blisko. Lekcje są nudne. Co mnie jakaś tam fotosynteza? Jeśli chcesz ukryć telefon, musisz go dobrze zakamuflować. Wszystko jest w zasięgu ręki. Połóż telefon ekranem do dołu i pokryj etui linią gorącego kleju, aż do samego dołu. Teraz przyklej dowolną kredkę. Świetnie! To samo zrób z pozostałymi. Wygląda fajnie, prawda? Teraz, gdy robię selfie, Sor niczego się nie domyśli. Tylko pokoloruję obrazek. Co za głąb. Mega genialna sztuczka. Ale przyjemnie. I cały basen tylko dla mnie. Hej, córeczko, przyniosłam ci małą przekąskę. Nie jestem głodna, ale to twoje ulubione. Nie chcę. Spróbuj chociaż. Zrobiłam je specjalnie dla ciebie. Nie, chcę popływać. Nie dam ci spokoju. Uff, ale się zmęczyłam. Serio? Po prostu spróbuj. Idź sobie. Jak śmiesz? Może trochę przesadziłam? Mam pomysł. Będę potrzebować makaronu do pływania, przetnę go na pół. W ten sposób. Krok drugi. Nakładamy klej na płaską część gąbki. Po obu jej stronach. Potrzeba sporo kleju, aby wszystko porządnie się trzymało. Powinno wystarczyć. Teraz przykleję je do koszyka na jedzenie. Porządnie dociskamy, żeby wszystko było jak trzeba. Musi pływać, więc przyda się wyporowe dno. Skoro nie chcesz wyjść z wody, to jedzenie przypłynie do ciebie. Żagle w górę! Udanego rejsu! Co to? Wow! To jest świetne! Ach, nareszcie je! Całkiem dobre! Dzięki, mamo! Tak się cieszę, że ci smakuje! Jesteś taki przystojny! Elona, pięknie wyglądasz! Co za żenada! Idzie ci nada! Mam dość! Codziennie robicie to samo! Ty weź wyluzuj, nic nie robimy! Mam pomysł! Porozmawiam z Kevinem tak, żeby nie złościć Cheryl. Najpierw zakleję notatnik taśmą. To wystarczy. Potem wytnę kwadrat w gąbki. Właśnie tak! Teraz nałożę klej na gąbkę. Nie trzeba wiele. I przykleję gąbkę do mazaka. Napiszę wiadomość do Kevina. Proszę. Podaj to Kevinowi. Do ciebie. Weź sobie. Super. Odpowiem jej. Tak ma być lepiej? Jesteście u pani. Sorko. Ja to wezmę. Szybko, ścieramy. Byle do wieczora. Dawaj to, Sorko. Sorka spojrzy. Tak, Cheryl? Piszą wiadomości. Ale przecież tu była. Ech, nie marnuj mojego czasu, dziecko. Widziałam na własne oczy. O nie, mój test. Nie znam go. Nie! Do zobaczenia. Nie mogę się doczekać. Chcesz zmienić kolor włosów bez wizyty u fryzjera? Mam dla ciebie rozwiązanie. Spryskaj szczotkę farbą do włosów, a następnie przeczesz nią włosy. Farba dokładnie je pokryje. W ten oto sposób. Możesz też użyć różnych kolorów. To bardzo proste. A efekt jest znakomity. Nie musisz płacić za wizytę w salonie. Fantastycznie! Uwielbiam ten tusz do rzęs.
Okej, co następne? Już wiem. Jakie ładne! Czego chcesz? Zjeżdżaj! Ale jesteś niedobra! To nie fair! O, mam pomysł! Wreszcie mogę dokończyć makijaż. Nałożę tylko ten korektor. Muszę być cicho. Nikt nie zauważy. Pięknie. O, właśnie tego potrzebowałam. Hej, łapska precz. Przestań podbierać mi kosmetyki. Ty i tak masz ich dużo. Nana! Przynajmniej udało mi się zwędzić to. Będę teraz wyglądać pięknie. Nie wiem tylko, czym to nałożyć. A zresztą wycisnę po prostu na twarz. Zdaje się, że tak to się robi. Chyba wystarczy. Nie, rękami nie mogę tego rozsmarować. Musi to być coś, czego będę mogła użyć. Może ten balon? To powinno zadziałać. Nadmucham lekko balonik, a następnie go zwiążę. Teraz mogę go użyć do rozprowadzenia korektora. Wow, to działa! Ślicznie. Muszę lepiej go zblendować. Gdzie jest mój korektor? Zaraz. Hej, co tam robisz? Oddawaj. Czemu tylko ty masz fajne rzeczy? Chcesz ten balon? Hej! Całkiem dobrze sobie poradziłaś. Sprytne rozwiązanie. Zobacz. Dzięki, siostrzeczko. Muszę tylko poprawić nieco makijaż. Te brwi nie wyglądają najlepiej. Na szczęście mam kredkę do brwi. O nie, muszę wracać na lekcję. Nie mogę się znowu spóźnić. Hej, co słychać? O, rany! Musisz zobaczyć Gabi. A jej co znowu odbiło? Ups, uważaj. Moje książki. Daj, pomogę. Trzymaj. Ratuj się, kto może. Okej, coś tu nie gra. Mam coś między zębami, czy co? Chyba nie. Hej, patrzcie na nią. Wow. Wyglądasz, jakby dwie gąsienice goniły ci się po twarzy. To trochę niemiłe. Przepraszam, chyba pomyliłam klasy. No już, wystarczy tych śmiechów. Gdzie ona jest? No jesteś wreszcie, chodź. Przepraszam, nigdy nie zgadniesz, co się stało. Och, a widziałaś się dzisiaj w lustrze? Zerknij. O nie, to naprawdę są moje brwi? Zaraz to naprawimy. Nakreślę zygzak na całej długości brwi. Następnie obrysuj jej kontur. Teraz można wypełnić środek. To da efekt pełniejszych brwi. Wygładź włoski szczoteczką. To utrzyma je w ryzach. No, od razu lepiej. I co myślisz? Nareszcie wyglądam normalnie. Dzięki. Nawet nie pytajcie. Chyba komuś przydałaby się nasza pomoc. Do roboty. To nie może być aż tak trudne. To tylko szminka. Powoli i spokojnie. Jak inne dziewczyny to robią z taką łatwością? Nie wygląda najlepiej? To na nic. Idealne usta. Wow, jak ona świetnie wygląda. Chyba muszę poprosić ją o pomoc. Cześć, Gabi. O, chyba masz coś na twarzy. Proszę. Dzięki. Malowanie ust nie jest wcale takie trudne. Zobacz. Wybierz swój ulubiony kolor. I narysuj nim linię na środku ust. Teraz złącz wargi i przesuwaj je w różne strony. Żartujesz, prawda? Zaufaj mi. I co? Nie mówiłam? Wow, to jest genialne! To ja też spróbuję. Linia na środku, a potem cmokamy, żeby rozprowadzić szminkę. Dokładnie. To całkiem fajne. Wow, to działa! Świetnie ci poszło. To
było takie śmieszne. Nauczycielka nie wiedziała, co ma robić. Hejka! Ona coś do nas mówi? No więc mówię wam. Wydaje im się, że są tacy wyjątkowi. O, mam pomysł. Widzimy się po lekcjach, narka. Jak dobrze jest mieć tylu znajomych. No hej! Niech no tylko mnie zobaczą. Gabi będzie zachwycona. O, jest tam. Zaraz. Ona ma kolczyki? Będę głupio bez nich wyglądać. No to idziemy robić kolczyk. Zgubiłaś się? Chcę mieć fajny kolczyk. Nie wierzę, że to robię. Nie spiesz się. Wybierz to, co ci się spodoba. Ten. Ten? Serio? Dobra, skoro chcesz. To może zaboleć. A w zasadzie na pewno zaboli. Zaczynam powoli żałować. Słabo mi. Wiedziałam. Zawsze to samo. No dalej, nie mamy całego dnia. Nie ma mowy. Kolejna. Już czwarta osoba w tym tygodniu. Muszę zmienić robotę. To było straszne. O nie, przez przypadek zabrałam ze sobą teczkę. Zaraz. Mogę przecież użyć tego spinacza. Sama zrobię sobie kolczyk. Odetnę potrzebny kawałek kombinarkami. A teraz wystarczy włożyć go do nosa. Bezbolesny sposób na kolczyk. Jasmine, czy to ty? Cześć! Cześć! Super wyglądasz. Czy ty masz kolczyk w nosie? Pomyślałam, że zaszaleję. Ja właśnie zrobiłam sobie dwa nowe. Uwielbiam je. Nie mogę się opanować. O, hej! Pa! Lepiej poszukam więcej spinaczy. Mam pędzelki i kredkę. Możemy zaczynać. Zapraszam. O, dziękuję. Już nie mogę się doczekać. Miło mi to słyszeć. Zaczniemy od delikatnej warstwy pudru. Będziesz wyglądać wspaniale. A teraz nałożymy cień do powiek. Świetny kolor. Nie ruszaj się. Pasuje ci idealnie. Ach, jeszcze tuż do rzęs. Dobrze, teraz zajmijmy się ustami. Uwielbiam ten błyszczyk. Nie chcę wyjść. Na pewno coś tam jeszcze jest. A niech to. O! Ha! Uwielbiam ten program! Pyszna zupka. Ten Chris, on jest taki śmieszny. Gdzie się podział mój widelec? To powinno pomóc. Włóż tubkę między ząbki widelca. A teraz wyciśnij ją. Błyszczyk sam wyjdzie. I nic się nie zmarnuje. Możesz go wycisnąć do pojemniczka. To już nie będzie mi potrzebne. W ten sposób o wiele łatwiej jest ich używać. Nie trzeba już się męczyć z wyciskaniem tubek. Mogę użyć pędzelka do nakładania. Powinnam była już to dawno zrobić. Wygląda wspaniale. Gotowe. Wow! Jak ci się podoba? Wow! Wyglądam świetnie! Masz do tego talent! Dziękuję! Tak! Nareszcie przerwa! To oznacza tylko jedno. W końcu zjem coś na obiad. Wczoraj zrobiłam mega zupę. Można się zakochać od samego zapachu. O tym właśnie mówię. Gdzieś tu była łyżka. Widelec? Jak mam nim zjeść zupę? Myślałam, że wzięłam łyżkę. Może jednak. Musi mi wystarczyć boski zapach. Przynajmniej mam sok. Też się skończył? Po prostu obiad marzeń. Ten kubek jest z papieru, prawda? I mam widelec. Potrzebujecie łyżki? Odetnijcie dno kubeczka.
i wbijcie widelec w ściankę. Potem skierujcie w denko. No i proszę. Można rozkoszować się zupcią. Ach. Naprawdę dobra ta zupa. Jak widać, jestem dobra i w nauce, i w gotowaniu. Przeglądasz memy, Lana? Mama przyjeżdża? Nie przyjmę jej w tym bałaganie. I co ja mam zrobić? Nie chce mi się sprzątać. Odwiedzin jej się zachciało. Czemu tak bardzo jej zależy? To tylko brudne ubrania. Mogłaby mi dać spokój. Oby doceniła mój wysiłek. Tylko gdzie ja to upchnę? Powinno być nieco miejsca w szafie. Wystarczy otworzyć. I wcisnąć do środeczka. Uff! Oby się nie otworzyła. To powinno wystarczyć. Jestem geniuszem. Przekładamy spotkanie. Właśnie jestem u córki. Nic mnie to nie interesuje. I załatwione. Czysto tu chociaż? Mogło być gorzej. Przynajmniej ciuchy się nie walają. Czy ona w ogóle przyjdzie? Włożę szal do szafy. Nie! Matko! Zabierać te brudne szmaty! Oby to nie była bielizna. Na szczęście nie jest. To nie do pomyślenia. Załatwię to moją tajną techniką składania. Wystarczą dwa zwinne ruchy. Tada! Nim się obejrzycie, nieokiełznany bałagan zmienia się w eleganckie stosiki. Od razu lepiej wygląda. Lana powinna mnie całować po rękach. Kiedy ona się ogarnie? Jest tu kto? Ktoś mnie widzi? Nie? Dobrze, sprawdzę swój sprzęt. Wszystko na miejscu. Jestem gotowa. Oj, nikt nie może tego zobaczyć. Dobra, można działać. Ups, wracaj no tu. Pora na przeszpiegi. Kto chce się z nią zakumplować? O nie, stanowi zagrożenie. Eni? To ty? Chyba nie. Zagrożenie zidentyfikowane. Przyjrzę się jej. Przeczytam z jej ust i dowiem się, co knuje. Co tam się dzieje? Czy to lornetka? Coś mi się przywidziało. Tu będę miała lepszy widok. Czy ta roślina właśnie wydała dźwięk? Czas na operację pod przykrywką. Teraz usłyszę to, czego potrzebuję. Tylko podejdę i... hop! Do kaptura. Podsłuch zamontowany. Do dzieła. Tak, słyszę, o czym rozmawiają. To moja ulubiona część książki. Okej, rozumiem. Czas na nas. Zimno mi. Dobrze, że mam kaptur. Aaaa! Moje ucho! Za głośno! Tak, idealne przebranko. Podejrzany pewien ktoś. Czemu idzie do szafki Ejwy? Trzyma coś w rękach. Co to? Ściśle tajna wiadomość dostarczona.
Robi coś przy jej szafce. Wkłada kopertę do środka. Muszę sprawdzić tę wiadomość. Pora przetestować moje umiejętności. Nie dam rady otworzyć szafki na siłę. Może uda się paznokciem? Niech to. Otwórzmy teczuszkę. Może lupa pomoże? Nie, to na nic. Może to? Też nie. Myśl, Eni, myśl! Powinnam mieć coś na takie sytuacje. Ach, jednak nie mam. Już wypiłem całą kolę? Ej, słyszał o koszu na śmieci? Czekaj, co ona ma w kieszeni? O, tego właśnie mi trzeba. Przyda mi się ten kluczyk. Okej, mam kluczyk. Wezmę taśmę. I przycisnę ją do klucza. Teraz przyda się marker. Pokoloruję taśmę w kształcie kluczyka. Nie musi być idealnie, ale dokładnie. Dobra, następnie narzędzia. Pusta puszka i nożyk introligatorski. Wytnę z boku puszki taki mały kwadrat i wyjmę go. Ponownie biorę kluczyk z taśmą i przykładam do wyciętego aluminium. Zsunę kluczyk, zostawiając pokolorowaną taśmę. I proszę, zrobiłam kopię klucza z puszki. Wygląda świetnie. Idealny duplikat skradzionego klucza. Znaczy pożyczonego. I wkładam z powrotem, jakby nigdy nic. Sprawdźmy, czy działa. Tak, otworzyłam jej szafkę. Dobry ze mnie szpieg. Sprawdźmy tę tajną wiadomość. Nawet ładna koperta. Kocham cię, Ava? To jakiś list miłosny. I to wszystko? Tyle wysiłku na jakieś miłostki. Gotowe. Idź się pobawić. O, dzięki, mamo. Ach, wreszcie odsapnę. I coś przekąszę. O, Eni, wróciłaś. Tak, świetnie się bawiłam. Co zrobiłaś z włosami? Chwileczkę. Najpierw zrobię ci kucyk. A potem zaplotę. Teraz babeczka. A raczej foremka. Wycięłam dziurę w dnie. Założę to na warkocz. I go zwinę. Szpilki są jak cukierki. Apetyczny koczek. Świetny! Dzięki, mamo! Nie potargasz więcej włosów. Potrząśnij głową. Jesteś super! Miłej zabawy. Niemożliwe! Dostałam jedynkę ze sprawdzianu. Myślałam, że będzie gorzej. Tam, co mnie to? Mam ważniejsze sprawy. Taniec! Juhu! O, tak! Eni, wróciłaś. Jak było w szkole? Ha, a to co? Oblałaś sprawdzian? Hej, przestań! No co, wczułam się. Koniec tego. Weź się do nauki. Nie chce mi się. Mamo! Nie szkodzi? Ucz się. Niesprawiedliwe. Wolę mieć to z głowy. Nie chce mi się. Tylko spokojnie. Ha? A to kto? Halo? Dzień dobry. Czy Eni wyjdzie? Nie. Ha, no dobra. To dziwne. Co mam teraz zrobić? Zaraz. Mam pomysł. Wiem, jak do niej dotrzeć, ale to wymaga sprytu. Do dzieła! Najpierw wezmę leginsy. Odetnę nogawki. Nie będą potrzebne. Teraz podejmuję spinki. Przykryję włosy leginsami. O, dziwne uczucie. A teraz peruka. Zawsze mam je pod ręką. Uwielbiam przebieranki. Wyglądam jak babcia. Nie włożę tego. Od razu lepiej. A teraz zacznę udawać. Zachowam powagę.
Puk, puk. Przecież mówiłam. Oj, jestem nauczycielką. Zapraszam. Chodzi o ocenę ze sprawdzianu. Dobrze, że pani przyszła. Zero litości. Dzień dobry, Eni. Ha? Czego pani chce? Zaraz powiem. Juhu! Co się dzieje? Na co czekasz? To ja! No już, pobawmy się! A, świetnie się przebrałaś! Ale akcja? Juhu! Co? Co to za hałasy? To nie brzmi jak nauka? Co tu się dzieje? Robimy zadania z algebry! To fascynujące! Nie przeszkadzam! Świetnie ci idzie, Eni! Wow! Apetyczne babeczki! Dodam owoce na wierzchu. Mamo! Chcę takie włosy jak lalka! To fajnie, córeczko. Ty mnie chyba nie rozumiesz. Jestem zajęta. Oj, jest taka ładna. Czasem siebie zadziwiam. Powinnam mieć program kulinarny, ale mam brudne ręce. Mogłybyśmy być bliźniakami. Ha, chyba znam sposób. Mamo, co robisz? Chcesz wyglądać jak ta lalka? Sok z jeżyn posłuży jako farba do włosów. Dokładnie go wetrę. Po co nam drogie farby? Wycisnę więcej owoców. Ładnie pachnie i łatwo je wypłukać. To wystarczy. Co ty na to? Wow, świetne! Jakbym patrzyła w lustro! Jesteśmy śliczne! Wrócę do wypieków. Cześć, Betty! O, hej! Gotowa na lekcję? Ktoś do mnie napisał. Co? O, raju! Eni, zobacz! O, to super! Muszę się uczesać. Wiesz, rozpuszczę włosy. Lubię naturalne piękno. Zaraz. Nie tak miało być. Wolałabym osiągnąć efekt wow. Wow! Wyglądam super! W reklamach to zawsze działa. Wykorzystam ołówek. Może zakręcę na nim włosy. Jeszcze troszkę? Oj, myślałam, że to możliwe. I co ja teraz zrobię? Czemu tak na mnie patrzysz? Musisz mi pomóc. Dobra, daj mi chwilę. Zaraz. Potrzebujemy tego. Co? Zaufaj mi. Założę ci leginsy na głowę. A potem nawinę pasma włosów. Zupełnie jak warkoczyki. Muszę porządnie zapleść. A potem zamocuję gumką. Teraz owinę z tyłu głowy. A resztę zwiążę z przodu. To jakiś żart? Nie ruszaj się. Też mi fryz? Bzdura. Musisz poczekać. Długo? Cierpliwości. Ciekawe co na obiad. Mogę to zdjąć? Nie. A teraz? Nie. Betty, obudź się, już czas. Wreszcie, oby to działało. Niemożliwe! Eni, jesteś genialna! Właśnie o tym marzyłam. Co bym bez ciebie zrobiła? Nie miałabyś chłopaka! Świetnie, nie spóźnię się. Cześć, Liam! Siema! A to co? To leginsy? Przezabawne! Eni, dzięki za radę! Dobrze wyglądasz, Liam! Mam takie sprężyste, miękkie włosy. Nic nie mów. Rany, ależ one smacznie wyglądają. Chodźcie do papy. Jej, ja też chcę jednego. Moje. No nie wiem. Nie do końca się z tym zgodzę. Ciastki. Co prawda, są tu ze dwa solidne argumenty, ale chyba będę musiał o tym poczytać. Zaraz, gdzie się podziały moje ciastka? Nic nie zostało? Olivia! Cześć, tato. Wszystko zeżarła. No dobra, muszę być bardziej uważny. Teren czysty, Oliwii nie ma, czyli można jeść w spokoju. Nareszcie nie muszę oglądać się za siebie. Uwielbiam te serowe chrupki. Są najlepsze. Przy okazji zobaczę wreszcie, jak kończy się ten film. Hej, tato! O, chrupki serowe! Daj jednego! Pa! U,
Uch! Czy ja kiedyś zaznam chociaż chwili spokoju w tym domu? Najwyższy czas coś z tym zrobić. Dobra, chyba mam pewien pomysł. Przyda mi się ta pokrywka. Położę ją do góry nogami na miejsce, by przykryć moje chrupki. Teraz trzeba je czymś zakamuflować. Oliwia nie cierpi brokułów. Wystarczy rozłożyć je na wierzchu. Przykryją moje pyszne chrupki i nikt mi już nie będzie ich wyjadał. Jeszcze parę tutaj. I tutaj. Super, teraz mogę obejrzeć swój film. Och, myślę, że tym razem będę miał spokój. Tato, masz jeszcze te chrupki? Ej, co to? Brokuły? Ohyda! No co, nie chcesz sobie pojeść ze swoim staruszkiem? Absolutnie nie! Jestem geniuszem! Pozbyłem się jej w sekundę! Ble! W sumie ja też nie mam na to ochoty! Dzisiejsze menu? Serowe chipsiory! O tak, chodźcie do tatusia! Najwyższy czas na degustację! Ach, zasłużyłem sobie! To był ciężki dzień! Dzień dobry! Co ty robisz? David, szybko! O nie! A, nie radzę sobie pod presją. To dla pani. Dziwne, ale niech będzie. Wyniosę się stąd. Mało brakowało, ale się udało. Przepraszam za spóźnienie. Zaczynamy dzisiejszą lekcję. Co? Czemu kreda nie pisze? Ale jaja. Nie wiem, co się dzieje. Może jest brudna. Zaraz, jest czymś wysmarowana. Czy to mydło? Zawiedliście mnie. Istny klasyk. W porządku, muszę się uspokoić. Wiem, wykorzystam mój zeszyt. Na brzegu przykleję kawałek taśmy. Mam farbę tablicową. Pomaluję nią okładkę zeszytu. Nawet odprężające. Prawie skończyłam. Teraz niech wyschnie. Zdejmujemy taśmę. Ostrożnie, nie chcę uszkodzić farby. Po co mi tablica? Wykorzystam zeszyt. Zapiszę równanie na okładce. Działa idealnie. Proszę to rozwiązać. Co się dzieje? Kto się zgłasza na ochotnika? Ty! Ale... Dobra. Chodź na to. Tylko spokojnie. Jakoś mina ci zrzedła. Dobrze, chyba wiem. I co? Źle. Siadaj. No co ty? Proponuję mniej wygłupów i więcej nauki. Zetrę te bzdury. Ty! Madison! Ja? Mam bardzo złe przeczucie. Ten film tak trzyma w napięciu, że zaraz zwariuję. Dorwij tego typa! Dasz radę! Ha? Gdzie się podziały przekąski? Och, tak! Wszystko zjadłam. Sorki, poczekaj, przyniosę więcej. Uf, przyniosę jej coś smacznego, żeby jej to wynagrodzić. No dobrze, gdzie jest popcorn? Tutaj jest. Muszę otworzyć to opakowanie. Nie jest to łatwe. Och, klei się. Wsypię go na patelnię. Przyda się pokrywka. Zacznijcie strzelać, małe ziarenka. Jestem taka głodna. Chwileczkę, tam jest cukierek. To zajmuje wieki. Nudzi mi się. Zobaczmy, czy złapię go do buzi. Uch, uch! Niedługo będzie gotowy. Co to ma być? Czy to skitu? Skąd on się tu wziął? Ach, pofarbował popcorn! Wow! Pofarbował popcorn na czerwony kolor! Nie wierzę. Patrzcie, jak ładnie teraz wygląda. Może powinnam się temu przyjrzeć? Hej! Mam tu więcej skitelsów. Okej. Może spróbujmy jeszcze raz. Dodam do tej porcji trochę pysznych cukierków. Przykryję patelnię i poczekam na rezultat. Och, gotowe! Zadziałało! Kolorowy popcorn! Wow! Nie wierzę, że zadziałało! Włożę to do miski i wracam do oglądania filmu. Spróbuję tego żółtego. Wygląda smacznie. Hej!
Hej, wróciłam! Przepraszam, że tak długo. Mam popcorn. Co mnie ominęło? O rany, ale napięcie. Serio, muszą przejść przez ten tunel? Przerażające. A co jeśli pójdą za nimi? Jak uciekną? Och, udało im się. No całe szczęście. Myślę, że to całkiem romantyczne. Są tacy słodcy. Chwileczkę. Żartujesz sobie ze mnie? Znowu zjadłaś cały popcorn? Ach, no dobra. Zrobię więcej. Książka. Nie może być taka zła. Jednak jest. Kto to może być? Halo? Przeczytałaś tę książkę? Ja też nie. Wolę porobić coś innego. Na przykład obejrzeć film. O, najlepsza część. Zdychaj, maszkaro, giń! Dawaj. Jeszcze 2 punkty. O, panie. W ogóle, która godzina? Co? Jakim cudem już 8? Fajny ten długopis. Zdążyłam? Hej, ile przegapiłam? Wiem, że wszystkich was zastanawia jądro. Nie wiem, czy wysiedzę. Nina? Nina! Nina! Obudź się! Halo? To bez sensu. Mam wyglądać, jakbym nie spała? Patrzałeczki mnie uratują. Chcesz takie? Zrób sobie zdjęcie i wytnij oczy. Chyba da radę. Ale jeśli dodacie do tego siarkę... Dobranoc. Macie jakieś pytania? No pięknie. Ktoś tu odpłynął. Już ja cię postawię na nogi. Czekaj no. Idę do ciebie. O nie. O, Nina. Czyżbym aż tak cię zanudzał? No to bardzo mi przykro. Halo. Ziemia do Niny. Co? Pobudeczka, kochana. Dobrze, że to nie ja. Co? Kolejna pała? No nie. Wow, co to jest? Ha! A! O tak! Siemanko! Pora się zabawić! No dalej! Ta szczotka w ogóle nie czesze! Wow! Ale nim zakręciło! Panna młoda! Ach, cudnie! Sorry, ale nie masz ze mną szans! Ta, jeszcze zobaczymy! Mi już niczego więcej nie trzeba! Jestem najwspanialszą panną młodą! Dobra, to teraz moja kolej. Zacznę od błyszczyku. Ładnie się mieni. Nałożę odrobinę na usta. Serio? Błyszczyk? Amatorka! Ja pojadę klasyczną czerwoną szminką. Zapomniałam o welonie. Teraz lepiej. Okej, wystarczy. A jej co się stało? Ajdź, szminka na zębach. No cóż, nie mój problem. Pora na moje cienie. Uwielbiam te kolory. Ja zrobię dziś naturalny makijaż. Skąd ona ma tyle różnych kolorów cieni? Zresztą nieważne. Ja też coś mam. Co prawda nie aż tyle, ale więcej nie potrzebuję. Jeszcze moja gąbka. Niebieski nada się świetnie. Ach tak, okulary. Co jest grane? Skąd tutaj ten niebieski pył? No dalej, nałóż się porządnie. Och, teraz też jestem cała w tym pudrze. Zaraz, to podsunęło mi pewien pomysł. Dokładnie, jeszcze więcej niebieskiego. Zacznę od pomalowania twarzy na błękitno. Chodzi o zakrycie całej twarzy. O, już zaczyna wysychać. To dobrze, jeszcze szyja. Ale na tym nie koniec. Ramiona też pomaluję. Okej, jestem już cała na niebiesko. Pora na kolejne kolory. Tego fioletowego użyję do kącików oczu. A właściwie pomaluję nim całe powieki. Następnie namaluję 2 kreski na czubku nosa. Teraz zmieniamy kolor na czarny i poprawiamy kreski na nosie. Potrzebna będzie cieńsza końcówka. Dorysuję nią długie rzęsy pod oczami i poprawię nią jeszcze raz nos. I wokół nozdrzy.
Super, teraz jest dobrze. Chwytamy za kolejny pędzelek. Nadal trzymamy się czarnego. Nałożę trochę na poliki i czoło. Jeszcze odrobinę wokół ust i na szczęce. Wracamy do cienkiego pisaka i robimy detale. Dorysuję je wszędzie tam, gdzie właśnie nałożyłam czarny cień. Gotowe! Teraz usta. Muszę zarysować ich kształt na tej niebieskiej farbie. Wystarczą kontury. I pora na szminkę. Okej, wystarczy. Kolejny krok to sztuczne rzęsy. Makijaż gotowy, a więc pora na fryzurę. Nieźle. Piękna, lecz upiorna panna młoda. Mam tu też czarną różę. Proszę. Co to? O rany! Aż nie chcę patrzeć! Co za upiór! Pomocy! O rany! Jaka ona strachliwa! No dobrze, lepiej ją uspokoję. Hej, przestań wrzeszczeć! To tylko makijaż! Rany, nie masz litości! Przestraszyłaś mnie nie na żarty! Nie wierzę, że to twój ostateczny makijaż panny młodej. Dziwna jesteś. Dobra, okulary czyste. Hej! Nie, to ja chciałam zakręcić kołem. Hej, nie, powiedziałam coś. Łapy precz, ja byłam pierwsza. Sama zabieraj łapska, teraz moja kolej. Hej, czekaj, chyba coś już się wylosowało. O, wiem co zrobię. Mam tu kredki do oczu. Okej, biorę się do roboty. Ta chyba się skończyła. Spróbuję innym kolorem. No co jest? To nic, mam ich jeszcze kilka w zanadrzu. Dla niej już chyba nie ma ratunku. Ja mam tutaj swoje przybory, pora ich użyć. Czemu to nie chce działać? I pyk. Co to ma być? To jakaś pieczątka w kształcie serca? Wow, dawaj to! Nie krępuj się. Wow, cudne są te serduszka. Będę je miała na całej twarzy. Wiedziałam, że oszaleję na ich punkcie. Teraz mogę zrobić w spokoju własny makijaż. Zacznę od tego różowego pod brwiami. Trzeba nałożyć go gładko i równomiernie. O tak, teraz nieco ciemniejszy odcień. Trochę jak magenta. Tym razem w formie pudru. Ten pierwszy już wysechł, więc mogę złączyć oba kolory. Gotowe, to powinno wystarczyć. A teraz moja tajna broń. Odrobina wody, spryskam nieco pędzelek, żeby był trochę wilgotny. Przejadę nim pod tym różowym kolorem. Zaznaczę w ten sposób wyraźny kontur i przejdę dalej. Pierwszym odcieniem różu pomaluję całą powiekę, a następnie ponownie wyrównam brzegi. Teraz kredką wyznaczę linię od kącika oka po samą górę. Tym samym kolorem pomaluję też tuż pod oczami. Teraz odkładam różowy kolor i bierzemy podkład. Nałożę go na nos i poliki i dokładnie wyrównam. Pora na szminkę. Użyję znów pędzelka, bo nie będę nakładać jej na usta. Tylko na nos i policzki. Jeszcze jedna warstwa podkładu na poliki. Pociągnę tę linię aż do brody, a następnie rozprowadzę. Dobrze, podobną linię mam już też na czole. Znowu pora na szminkę. Tym razem bezpośrednio na usta. Makijaż jest już gotowy. Ale przyda się jeszcze odrobina dekoracji. Tada! Teraz wszystko wygląda tak, jak chciałam. To była dobra decyzja z tymi perłami wokół twarzy. Och, ona wciąż bawi się pieczątkami. Hej! Wow! Jak to zrobiłaś? Wyglądasz niesamowicie! Miałaś naprawdę świetny pomysł. Ale pospałam. Która godzina? O nie! Jestem spóźniona! Nie zdążę się wyszykować! Wow! Muszę działać szybko. Już wiem, co zrobię. Oby zadziałało. Wow, szybko poszło. Przyznajcie, to było całkiem dobre. Chwileczkę. Cześć, jemy na imprezę. Wchodź. Hej. Miłej zabawy. Ja też mogę? Nie tak szybko. Tutaj każdy musi zabłysnąć, a ty nie spełniasz tego warunku. Ale mój styl jest w porządku. No to sobie nie wejdę. Wow, a to co? Chyba mam pomysł. Użyję dywersji. Chcę błyskotek? To będzie je miała. A co my tu mamy? Po cichu, bezszelestnie. Hej, a ty co sobie myślisz? Zjeżdżaj stąd. Co za tupet? Przynajmniej mam nowy pierścionek. Wszystko na nic.
Psst! Hej, tutaj! A ty to kto? Tego szukasz? Wow, jaki wybór! Wezmę te! To cię będzie kosztować! Dzięki, nieznajomy! Jakby co, nigdy mnie tu nie było! Teraz mogę się przygotować! Przypnę te klejnoty do włosów! Łatwizna! Ile błysku! Wystarczy użyć tego gadżetu, by wpleść klejnoty między włosy! Wow! Uhu! Uwielbiam ten numer! Wow, co to za blask! Podoba ci się? Jeszcze jak! Możesz wejść! Dzięki! Cóż za ciekawy styl! Nieźle, ale czegoś jeszcze brakuje. Wiem, eyeliner! Dokładnie tego szukałam. Tylko lekka kreseczka. Okej, to nie miało tak wyglądać. Spróbujmy jeszcze raz. Ha? To trudniejsze niż się spodziewałam. Nie mogę się tak pokazać. O nie, nie mam już czasu, by to poprawić. Muszę się skupić. Tylko powolutku. Ach, ta kredka nie działa. Co jest? Skończyła się. A to pech. Muszę to zetrzeć. Hej, Ashley. Gotowa? Musimy już iść. Ashley? Wszystko gra? Chyba nie do końca. Odważny makijaż. Miałam pewne trudności. Nie martw się, pomogę ci. Wystarczy kawałek taśmy. Naprawdę? Przyklej tuż pod okiem. Aha, już rozumiem. Warto spróbować. Ta sztuczka pozwoli ci zrobić idealny makijaż oczu. Przyklej pasek taśmy tak, by przebiegał pod oczami i równocześnie pod nosem. Następnie doklej mniejszy tuż nad powieką. To wygląda śmiesznie, ale zaufaj mi. Teraz nałóż trochę cienia do powiek na palec. I wetrzyj go w miejsce między kawałkami taśmy maskującej. Pomoże uzyskać pożądany kształt. Możesz już zdjąć. Oto twój idealny makijaż. Wygląda wspaniale! A nie mówiłam? No, musimy się zbierać. Ach, racja. Już prawie gotowe. Okej, co dalej? No tak, powinnam jeszcze coś zrobić z włosami. Może loki? Teraz muszę tylko poczekać. Tyle wystarczy. Co? A gdzie moje loki? Czemu to nie działa? Nie rozumiem. Kabel! Przegryzłeś go? Jak mogłeś? Nie zdołam sama tego naprawić. Czemu zawsze mi się to przytrafia? Mogę zapomnieć o kręconych włosach. Wszystko dobrze, skarbie? Co się stało? Moja lokówka jest popsuta. Spójrz. Może uda mi się pomóc. Potrzebna mi będzie tylko ta szczotka. Co? Ja chcę loki, mamo. Wezmę mały kosmyk twoich włosów i zawinę go wokół szczotki. Muszą być ciasno zwinięte. Trzeba to teraz jakoś podgrzać, więc użyjemy suszarki. I rozpuszczamy. O, ja cię! Chcę więcej! To takie proste. Będziesz wyglądać wspaniale. Ostatni kosmyk. No i gotowe. Jak ci się podoba? Są idealne. Dzięki, mamo. Nie ma za co, kochanie. Miłej zabawy. Ciekawy ten artykuł. Jeszcze tylko usta. Śliczny ten kolor. Dzięki, mamo. Pa! Pa, baw się dobrze. Moja córeczka tak szybko dorasta. O nie,
Moja koszula. Ślad po szmince, który nie chce zejść. Już ja mu pokażę. Wciąż to samo. Kosmetyki Mindy. Powinna była ich użyć. Uff, prawie bym zapomniała. Muszę zabrać ten puder ze sobą. Usiądź, pokażę ci coś. Spodoba ci się? Dobra. Oto mała podpowiedź. Nałóż trochę pudru na pędzelek. A następnie przyłóż delikatnie do ust. Nie ruszaj się. Wystarczy delikatne muśnięcie. I już. Daj buziaka. Szminka nie zostawia już śladów. Dzięki! Pa! A teraz kolej na ciebie.